Przyjaciele, spójrzcie na mnie. Tutaj jestem. Przyjaciele, nazywam się Michał Korgol. Przez zdecydowaną większość mojego życia myślałem, że Boga potrzebują tylko degeneraci, mordercy, bandyci, złodzieje. Ale nie ja. Nie ja. Porządny. Porządny, uczciwy obywatel. Od najmłodszych lat. Prymus. Człowiek, który skończył szkołę podstawową z najwyższą średnią. Człowiek, który skończył liceum z najwyższą średnią. Człowiek, który skończył studia prawnicze na Wydziale Prawa. Człowiek, który robił tu karierę, budował 200-osobową firmę. Nie ja, nie ja. Ja Boga nie potrzebowałem. Ale wiecie co? Prawda o mnie była taka, że każdego dnia zakładałem maski. Każdego dnia z kimkolwiek się spotykałem. Czy spotykałem się z żoną, czy z sąsiadem, czy z ludźmi w biznesie, udawałem twardziela i zakładałem maski. Wydawało mi się, że tylko w ten sposób, że tylko w ten sposób mogę odnaleźć się w tym świecie. Tylko w ten sposób. Ale wiecie co? Wtedy usłyszałem proste słowa Ewangelii. Proste słowa w pierwszej chwili. One wydawały mi się banalne. Takie nieintelektualne. Przecież ja właśnie zacząłem rozumieć wszelkie tajniki tego świata, wszelkie tajniki ekonomii, gospodarki. Ja to wszystko pojąłem i nagle dowiaduję się, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, stworzyciel nieba i ziemi, aby mnie uratować. Wiecie, co ja zrobiłem? Powiedziałem tak. Jeśli Ty, Jezus, jesteś inny niż cały ten chory religijny system, który mnie otacza. Jeśli Ty jesteś inny, jeśli Ty jesteś żywym Bogiem, to przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. I wiecie co? W tamtym momencie, w tamtej chwili, wielki Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, przyszedł do mnie i zamieszkał we mnie. Narodziłem się na nowo. Narodziłem się na nowo. Spotkałem osobiście Jezusa. Spójrzcie na mnie. Nazywam się Michał Korgol. Spotkałem osobiście Jezusa. Osobiście Go spotkałem. Przyjaciele, wielu z Was chodzi co tydzień albo na jakieś święta do kościółków. Ja chcę Ci zadać dzisiaj pytanie. Po co Jezus Chrystus przyszedł na ziemię? Po co On przyszedł? Jaki to ma związek z Twoim życiem? Jaki to ma związek z Twoim życiem? Wiecie, kiedy Jezus chodził w ciele po ziemi, przyszedł do Niego religijny człowiek, wysoko postawiony, człowiek sądu żydowskiego, Sanhedrynu. Przyszedł do Niego nocą, bo się wstydził w swoich kapłańskich szatach i mówi, o co chodzi? Widzę, że coś jest innego w Tobie. Widzę jakieś życie, o co chodzi? O co chodzi? Jezus powiedział mu tak, musisz narodzić się na nowo. Musisz narodzić się na nowo. Ten człowiek miał blisko 70 lat. On powiedział, ja niczego nie czaję. Jak ja mogę wejść ponownie do łona mojej matki? Jezus mówił, nie rozumiesz. Musisz się na nowo narodzić z mojego ducha. Z mojego ducha. Przyjaciele, tak jak wspominałem wcześniej, ja myślałem, że Bóg jest taki, że On patrzy na moje dobre uczynki, że skoro 90% rzeczy w życiu zrobiłem dobrych, a 10% jakoś tam mi się przydarzyło złych, to On mnie posadzi na kolanie i powie, zasłużyłeś na niebo, idziesz do nieba, ale On powiedział wyraźnie, że każdy człowiek zgrzeszył i brakuje mu chwały Bożej. Każdy człowiek tu na ziemi potrzebuje spotkać się z Jezusem. Każdy człowiek potrzebuje narodzić się na nowo. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus zmiażdżył diabła. Bóg zrobił dla ciebie wszystko. Wszystko. W Jezusie Chrystusie zostało powiedziane ostatnie słowo Boga do człowieka. Dzisiaj ty decydujesz. Bóg postanowił sam siebie ukarać za twoje i moje grzechy. Wziął na siebie twoje patologie. Wziął na siebie twoje choroby. Dzisiaj Ty decydujesz. Ty decydujesz. Czy masz to gdzieś i chcesz dalej sobie zasługiwać i dalej się miotać. Ale to Ty wiesz, jak kładziesz się wieczorem do łóżka, czego się boisz. Ile razy się boisz. Zgrywasz kozaka, zgrywasz cwaniaka. Wiem doskonale, bo robiłem to przez cały czas. Zbawienie dokonało się na krzyżu Golgoty. I ono ma dwa wymiary. Po pierwsze, już dzisiaj możesz być człowiekiem nieba. Wyobraź sobie, że jakby był koniec świata. Dzisiaj to ty masz pewność, że jesteś w niebie.
pewność, nie nadzieję, nie przypuszczenie. To jest skutek osobistego spotkania z Jezusem i przyjęcia Jego ofiary. To jest pierwsza płaszczyzna. A druga płaszczyzna jest taka, że możesz dzisiaj doświadczać nieba na ziemi. Wiesz, że możesz się nie bać? Niczego się możesz nie bać. Niczego. Spójrz na mnie. Niczego się nie boję. Niczego się nie boję. Wiesz, że możesz nie chorować? Nigdy nie będę chory. Rozumiesz? Możesz nigdy nie chorować. Możesz nie mieć depresji, gorszych chwil. To się stało 2000 lat temu na krzyżu. To Jezus dla ciebie zrobił. Ale to jest warunkowe. Przyjmujesz to poprzez akt wiary. Poprzez akt wiary. Ja kiedy oddawałem mu swoje życie, w ogóle nie wiedziałem, co to oznacza. W ogóle nie wiedziałem, co to oznacza. Ale powiedziałem, przyjdź i mnie uratuj. Przyjdź i zmień moje życie. Od tego momentu, a stało się to 6 lat temu, każda sfera mojego życia została podniesiona. Każda sfera, w każdej sferze doświadczam nieba na ziemi. Nieba na ziemi. Nieba na ziemi. Pamiętaj, dzisiaj ty decydujesz. W tym momencie, kiedy słyszysz te słowa Ewangelii, w twoim sercu podejmujesz decyzję. Czy wybierasz życie, czy wybierasz śmierć. Nie ma czegoś takiego, że jesteś obojętny. Nie ma czegoś takiego, że szybciej przejdziesz przez te światła. Ojcze, ja modlę się teraz w imieniu Jezusa. Ja modlę się o to miasto. Ja modlę się, aby te słowa przeszywały ludzkie umysły. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie nie mogli spać, nie mogli myśleć, nie mogli jeść. Aby te słowa przeszywały ich na wylot. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja zrywam zasłony z umysłów ludzi. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, ty decydujesz. Ty decydujesz. Bóg to nie Bozia. Bóg to nie pierdółka. To żywy Bóg, stworzyciel nieba i ziemi. On cię uratował. Dzisiaj ty decydujesz. Ty decydujesz, jak chcesz żyć.